Dobra pamięć. Pałac Pamięci jest takim systemem przechowywania tych obrazków w naszej pamięci. Jeżeli na przykład chcemy sobie zapamiętać listę zakupów i powiedzmy, że na pierwszej pozycji jest cytryna, no to wyobraźmy sobie, ja lubię to robić po raz pierwszy na celebrytach. To bardzo fajnie działa. Więc na przykład jakiegoś celebrytę, którego znasz, możesz podać teraz. Boniek. Boniek, Zbigniew Boniek. Pierwszy, co mi przyszło do głowy. Zbigniew Boniek stoi przy drzwiach do mojego mieszkania i zagryza cytrynę na przykład, tak? I zleci kwas z tej cytryny. Możesz sobie wyobrazić swoje mieszkanie w tym momencie, właśnie drzwi do swojego mieszkania, prawda? Więc Zbigniew Boniek zagryza tę cytrynę przy stacji pierwszej. Nazywamy sobie to stacjami. Powiedzmy, że drugim elementem naszej listy zakupów jest makaron. Jakaś druga postać? Jak? Nie oglądam telewizji, wiesz? Ale na przykład znasz Marylę Rodowicz? Tak. No wyobraźmy sobie, że co jest u ciebie drugą stacją, drugim pomieszczeniem, drugą rzeczą? No szafa. Szafa. No to przy twojej szafie Maryla Rodowicz na przykład wciąga do nosa makaron, na przykład sobie wyobraźmy, nie? Powiedzmy, że taki nowy lek na katar z Włoch, makaron, który się wciąga do nosa. Więc przy pierwszej stacji był Zbigniew Boniek z cytryną, przy drugiej była pani Maryla z tym makaronem. I teraz co u ciebie jest na przykład stacją trzecią? Muszę wejść głębiej w mieszkanie w takim razie. To będzie lodówka. Lodówka. No to przy lodówce możemy sobie znowu kogoś wyobrazić. Na przykład wyobrażamy sobie Wojtka i wyobraźmy sobie, że teraz na przykład na stacji, przy stacji numer 3 jest woda mineralna. No to wyobraźmy sobie, że Wojtek jest taki upał, że chce sobie zrobić prysznic i wylewa na siebie butelkę wody mineralnej, oczywiście w szklanym opakowaniu, bo nie chcemy tutaj robić krzywdy światu. Przy stacji czwartej, co u ciebie jest stacją czwartą? Szafa cargo. Szafa, kolejna szafa, dobrze. To powiedzmy, że przy tej czwartej stacji możemy sobie zapamiętać, że chcemy umieścić czekoladę. To wyobraźmy sobie, że jakieś dziecko może. Że jakieś sławne dziecko, albo może dziecko z, jakiejś, z dziecko jakiegoś rozmary. Kręgu. Słucham, dziecko rozmar. Okej. Okay. To powiedzmy, że właśnie to dziecko je sobie czekoladę, jest takie uchichane. O, wreszcie mogę zjeść czekolady, jest. Więc wyobraźmy sobie, że to dziecko zajada się tą czekoladą i jest takie uchichane, bo wreszcie może zjeść sobie czekoladę, fenomenalnie się czuje. I mamy swoje cztery stacje właśnie notowane, tak? Czyli mieliśmy pana Bońka, który co robił, pamiętasz? Boniek z cytryną. Tak, potem mieliśmy panią Marylę Rodowicz, pamiętasz, tak, co robiła? Makaron. Tak, potem przy stacji nosem. Trzeciej. Przy stacji trzeciej byłem ja, wylewałem na siebie wodę. Tak, i przy stacji czwartej. Dziecko z czekoladą. Dokładnie tak. My te rzeczy na naszych sesjach byśmy rozszerzyli sobie do 10 czy 12, tak? I powiedzmy, że chciałbyś zapamiętać w takim formacie na przykład informacje do egzaminu, czy informacje potrzebne ci do pracy. Dokładnie ten sam sposób możesz wdrożyć na inne płaszczyzny. Dobra pamięć.